Cześć, witam, witam, witam. Dzisiaj mamy niedzielę po ostatnim piąteczku, już chyba wszyscy przeczytaliśmy, choć dla polskiej piłki nożnej ten dzień chyba wszyscy byśmy chcieli jak najszybciej zapomnieć. Na dobre natomiast w piąteczek również miała miejsce bardzo, bardzo ważna rzecz dla nas, graczy Fifa Mobile, ponieważ zostały odmrożone ceny. Minimalny kart i to spowodowało, że mamy crash market. Jak możecie zobaczyć na wartość nawet mojego składu, ostatnio, a więc 3 dni temu było 700 milionów, teraz jest 460 i pewnie to spadnie na 400, na 300, może. Ale team value to nie jest coś, czym byśmy się tutaj przejmowali, bo najważniejszy oczywiście jest nasz skład. Najważniejsza jest grywalność, jest overa To jest najważniejsze. A team value to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę, ceny kart zostały tutaj odmrożone. Jak wiecie, e, tutaj nawet kogoś, no tam z kilku zawodników mi się udało sprzedać. Jeszcze jakoś tu możecie zobaczyć. E, właściwie każdego piłkarza moglibyście sprzedać, ale pierwsza sprawa jest taka, że musicie. Po prostu celować w, w te, w, w odświeżanie się kart. Każda karta, każdy rodzaj kart odświeża się o innej porze, na przykład 14:30, inne odświeżają się z innego eventu o 14:50, i każde karty odświeżają się co dwie godziny, także co dwie godziny musicie polować i każdego sprzedacie. Tylko czy jest sens, jak niektóre karty już po prostu straciły właściwie większość, już połowę swojej wartości. Zresztą pokażę wam to na przykładzie na przykład kart 110. Karty 110 jak wiecie miały minimalną zaporową cenę 57 milionów taki na przykład Bellingham czy Hernandez taką mieli, natomiast na chwilę obecną te karty kosztują już 15 milionów, a więc Jedną czwartą swojej dotychczasowej wartości. Czy warto je sprzedawać po takiej cenie? Według mnie nie warto. Natomiast oczywiście warto kupować je za taką cenę. I mając na przykład 100 milionów na swoim koncie, możecie sobie nakupić z 6 piłkarzy 110 do swojego składu i przypieprzycie overall naprawdę do góry. Także. Jak ktoś ma końców, to może naprawdę bardzo łatwo ten duży overall wbić, kupując 110, bo kart poniżej 110 overala według mnie nie ma sensu już kupować. Jesteśmy na takim etapie tej gry, tylko po prostu 110 kupujecie i, i napieprzacie ten overall. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o ten crash market. Wiecie co? Wejdę, wejdę tutaj jeszcze i wiecie co zrobię sobie coś takiego, że kupiłbym sobie takiego oto piłkarza jak Kevin De Bruyne. On ma 112 i kosztuje 473 miliona, więc wiecie co? Ja go tutaj kupuję. Bo mnie stać. I tym oto sposobem wyzerowałem całe swoje konto z końców, które miałem. Po cholery ja tego de Bruyne kupiłem, to zaraz wam powiem. Oczywiście nie do składu, natomiast go dam do składu. Claim. 30 milionów mam na waciki na zostało. De Bruyne odbiorę. Natomiast po co go kupiłem? Dam go do składu na chwilę. O, żebyście coś zobaczyli. W ogóle tu No jest 135 De Bruyne nie liczę, bo kupiłem na chwilę tylko Ale Team Value mi skoczyło znowu na 900 milionów, ale to wskoczyło tylko na chwilę, bo służyłem De Bruyne Mam taki plan, żeby do końca marca wbić 136 i wydaje mi się, że Udałoby mi się to zrobić nawet dzisiaj, jakbym bardzo chciał. Natomiast mamy 26, także jest kilka dni. Co ja tutaj muszę zrobić? Żeby, żeby mieć 136, muszę mieć wszystkich piłkarzy na 110 i jednego gościa na 111. I no tutaj za apelę za będzie kaka. Kaka będzie dopiero jak skończę pasa za tydzień. Kurde, co ja mówię za tydzień? Za 5 dni? Moi drodzy, koniec toty, także... W ostatni dzień będę kak odbierał i on tutaj sobie wskoczył. Mogłem wcześniej tego pasa skończyć, ale mi się nie chciało, bo i tak e, wiem, że skończenie pasa równa się e, z tym, że, e, że Pele zostanie król futbolu już e, zamrożony na mojej ławce rezerwowych. No tutaj za Guardiola i Stonsa muszę ich wywalić i kupię sobie na przykład Bremera po taniości 110. Tak jak mówiłem, 110, bo inne karty już nas nie interesują. Nie pieprzcie się w 108, 109, bo nie ma sensu. 110 tylko kupujcie, bo tanie są jak barszcz, a przypieprzycie overall. No i tutaj sobie nawet po taniości tego z Heroesów mógłbym kupić, albo odebrać w sumie z tego eventu, na przykład tego Carvalho, czy tego drugiego. Tutaj ql bym sobie odebrał z Heroesów. Ja jeszcze ql tego Australijczyka nie zrobiłem, natomiast kilka osób w mojej lidze ma. I podobno QL jest kurwiel dobry jak, jak przebyk kocur. Oddaje podobno mocno, także Mbappé pójdzie niestety na sprzedaż. No i tutaj zamiast jego, no kto wie, bym tutaj, może nawet 111 tą kartę tego Brazylijczyka z koślawą nogą Garinczy, czy jak mu tam było, bym sobie zamiast jego dał. I, i 136 by tak było, także to za 5 dni jak się event skończy, natomiast po cholerę ja tego De Bruyne kupiłem, bo ja go zaraz sprzedam ale kupiłem go, bo przejdźmy tutaj do TOTY i zakładka no prime'ki tutaj 1240 no 1600 bym wiecie co za 4 dni bym tego odebrał niby e, hulit po 100, 180 milionów e, kraut chyba, crowd Kurde 400 milionów, to jakbym trafił któregoś z nich, to bym zarobił, ale pewnie trafię kafu, który jest warczysim. także no Czy warto? Według mnie nie warto, ale chyba to zrobię. Jak już mam 300 punktów, mi brakuje, to wydaje mi się, że te, tego piłkarza odbiorę. Także bądźcie na to gotowi za 4 dni. Natomiast ja tutaj kupiłem właśnie De Bruyne, ponieważ wsadzenie go do składu daje możliwość odebrania karty 110. Jest tutaj oczywiście tysiąc treningów, ja je akurat mam, natomiast jak ktoś nie ma, to jest opcja, żeby je tutaj ściągnąć z tego klejmowania. Jest oczywiście szansa na trafienie na przykład takiego de Bruyne, drugiego i 400 milionów byłbym zarobiony, ale to jest oczywiście bajka. Znając życie, trafię któregoś piłkarza 110. Najgorzej byłoby trafić jego Bellingama oraz Hernandeza, bo oni, jak wiecie, są e, warci 15 milionów. A De Bruyne ja kupiłem za 473. E, oczywiście sprzedaż go kosztowałaby mnie i będzie kosztować 10% taksu marketowego. To jest 47 milionów. I tak naprawdę, żeby na tym zarobić, musiałbym trafić jakąś kartę 111, bo ona jest warta powyżej 47 milionów. Najtańszy jest chyba saka, on kosztuje 82 milion. Także no, trafiając kartę 110, no, no niestety tutaj na tym nie zarobię, bo taki na przykład Bremer już 38, także no, straty na tym, ale jak to mówią, zawsze jest szansa wyruchać szympansa, zawsze jest szansa na trafienie karty 112, nawet taki Cancelo 180 milionów to Zobaczymy co się trafi, i tym akcentem się z Wami pożegnam. Jeszcze oczywiście od razu wsadzę de Bruyne na market, żeby nie zapomnieć. 110 Anglia, Bellingham, ja pierdolę 30 milionów w dupę. Jestem no ale treningi chociaż mam. Drugiego Bellinghama trafiłem. No to niestety mi to nie oddało, bo tutaj, kurde, yy, gdzie to było? Klejmowałem tutaj z Bundesligi, tutaj mi od, yy, oddało 60 milionów, a teraz 30 milionów w dupę jestem. No ale się trudno mówić. Także z mojej strony to tyle i się cześć. Cześć.